Dzień dobry. Jest mi bardzo miło powitać Państwa w Izbie Pamięci przy ulicy Strzeleckiej 8 w Warszawie na kolejnym wykładzie z cyklu Warszawskie wędrówki z historią. Tytuł dzisiejszego wykładu brzmi Mordy polityczne w ostatniej dekadzie PRL. Przejaw siły czy słabości systemu? Odpowiedź na to pytanie poznają Państwo, słuchając wykładu naszego dzisiejszego prelegenta, a jest nim pan doktor habilitowany Patryk Pleskot z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, które w swojej pracy naukowej zajmuje się między innymi historią społeczną i polityczną PRL-u, służbami specjalnymi, a także epoką Solidarności. Witam pana doktora raz jeszcze bardzo serdecznie i oddaję głos. Bardzo dziękuję za wprowadzenie. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na kolejnym wykładzie tutaj na Strzeleckiej. Dzisiaj temat będzie trudny, na pewno ciekawy, ale jednocześnie dość emocjonalnie obciążający, bym powiedział. Mianowicie bohaterami mojej wypowiedzi będą ofiary systemu, jakkolwiek by to kolokwialnie nie zabrzmiało, czy tak prasowo, no ale o to właśnie chodzi. Chciałbym opisać Państwu na kilku przykładach zjawisko morderstw politycznych w ostatniej dekadzie PRL-u. Wpierw jednak chciałbym wyjaśnić trochę i tą chronologię i też co rozumiem pod terminem morderstw politycznych. Oczywiście będzie to pewna konstrukcja przyjęta na potrzeby tutaj mojej wypowiedzi, no ale jednak pewne wyjaśnienie jest wymagane. Chciałbym się skupić na tej, głównie te ograniczenia wynikają z braków czasowych, bo nie chciałbym tutaj mówić godzinami, jednak zmieścić się w rozsądnym odcinku czasowym. Stąd też z jednej strony pomysł na ograniczenie tej mojej narracji do lat 80., do ostatniej dekady PRL-u i wybór pewnych tylko przypadków. Ile było morderstw politycznych w PRL-u, czy ogólnie w Ludowej Polsce tak zwanej, no to też trochę zależy od tego, jak przyjmiemy tą definicję mordu politycznego. Najszerzej można utożsamić zjawisko morderstw politycznych z terrorem państwowym, czy z terrorem politycznym, terrorem systemowym. I takie coś jest oczywiście od razu nasze skojarzenie budzi się z II wojną światową, z jednej strony nazizm, z drugiej strony stalinizm, ale też stalinowska Polska, ta masowa inżynieria społeczna uprawiana przez Polskę Bieruta, prawda, w tym rozkwicie stalinowskim, kiedy tysiące ludzi są skazywane na kary śmierci, tysiące są rozstrzeliwane gdzieś w lasach, póki jeszcze jest podziemie zbrojne. Kolejne dziesiątki są przetrzymywane w więzieniach, przesyłane do pracy przymusowej. Tu mówimy o pewnym masowym terrorze politycznym. Natomiast dla mnie mord polityczny to jest działalność punktowa, jednostkowa, kiedy mamy do czynienia z pojedynczą ofiarą, która zostaje zabita z przyczyn politycznych. Oczywiście tutaj możemy to szeroko rozumieć, ale w każdym razie te motywy polityczne zbrodni leżą u podstaw. Rozgraniczenie, co jest polityczne, a co jest niepolityczne, nie jest wcale takie proste. I to Państwu na najbliższych przykładach, które zaraz będę opowiadał, pokażę. Natomiast, żeby zrozumieć zasadę, zestawię chociażby zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki, prawda, z zabójstwem górników z kopalni Wujek w grudniu 1981 roku. Tam strzelano po prostu do protestujących górników, nie do konkretnego Jana Kowalskiego, prawda? I w tym momencie ja to rozumiem jako zjawisko pewnego terroru, prawda, pewnej represyjności systemu, która uwidacznia się w sposób tragiczny, dramatyczny w śmiertelnych strzałach kierowanych wobec robotników, górników konkretnie. Natomiast Jerzy Popiełuszko zginął dlatego, że był Jerzym Popiełuszką, prawda? Tym właśnie, a nie innym Jerzym Popiełuszką. I dla mnie to jest klasyczny przykład mordu politycznego, kiedy mamy osobę uznawaną za wrogą systemowi i z powodu tej wrogości traci życie. To jest takie najbardziej podstawowe rozróżnienie, które tutaj chciałbym poczynić. Ale to są pewne tylko jakby ekstrema, pomiędzy nimi znajduje się wiele pośrednich postaw, o których tutaj chciałbym powiedzieć. Natomiast jeszcze te ograniczniki, te przykłady, które wybrałem, w sumie będzie ich sześć z epilogiem ewentualnie, trzy z pierwszej połowy dekady i trzy z samej końcówki lat 80., trzy plus jeszcze jedna, o tej jeszcze jednej powiem właśnie w ramach epilogu.
Ale to nie jest tak, że te sprawy były ze sobą zupełnie niezwiązane. W pewnej mierze, w niektórych przypadkach jedne wręcz wynikały z drugich, o czym chciałbym powiedzieć. Ja używam nawet takiego pojęcia system morderstw połączonych i coś rzeczywiście tam jest, jest w tym i chciałbym Państwu to, co w tym jest, pokazać też w ramach tego mojego wystąpienia. Te pierwsze trzy, powiedzmy tak bardzo schematycznie oczywiście, proszę pamiętać, że posługuję się pewnymi jednak uproszczeniami, tylko schematem, no też z racji ograniczeń czasowych. Te pierwsze trzy, no będą miały manifestować tą siłę systemu, będą miały miejsce w okresie czy to stanu wojennego, czy to w okresie bezpośrednio po stanie wojennym, kiedy władze czuły się pewnie, opozycja była słaba, prawda? Natomiast te trzy czy cztery ostatnie będą dotyczyły właściwie 1989 roku, w momencie, w którym system już chylił się ku upadkowi, a przynajmniej drżał w posadach, no bo no, chylił się ku upadkowi, to jest nawet prezentystyczne podejście, czyli no, wyprzedzamy trochę wypadki, no ale kryzys był oczywisty i zmiany polityczne też już zachodziły, a mimo wszystko właśnie w 1989 roku skumulowało się wiele wypadków, które wpisują się w tą moją definicję mordu politycznego. Czyli z jednej strony siła systemu, z drugiej strony słabość. To jest to ten dualizm, który próbowałem zaznaczyć również w tytule. 10 lutego 1982 roku, zimowe popołudnie, plac Dzierżyńskiego, dzisiaj Bankowy, grupka młodych ludzi, wśród nich Emil Barchański, 16-latek, licealista z Reja, z Liceum Ogólnokształcącego imienia Reja, dokonuje podpalenia, jak to nazwano, czy jak mówiły władze, profanacji pomnika Dzierżyńskiego, który wtedy górował nad placem, no, właśnie Dzierżyńskiego. Dokładnie nie chodziło o podpalenie pomnika, tylko o podpalenie farby, którą oblano wcześniej pomnik. Ta farba stanęła w pomnieniach, no ale akcja była spektakularna. Ci młodzi ludzie nazywali siebie, swoją konspiracyjną grupę, piłsudczykami. Właśnie zorganizowali akcję Cokół i w ramach tej akcji 10 lutego doszło do podpalenia pomnika Dzierżyńskiego. Emilowi udało się uciec, podobnie jak prawie wszystkim konspiratorom, oprócz jednego młodzieńca, który no, wpadł, ale nikogo nie zdradził, sam zresztą mało wiedział, chłopcy znali tylko swoje pseudonimy, tutaj bardzo się przydały te wzór w postaci okupacyjnej konspiracji jeszcze, prawda? Rzeczywiście było to świetnie zorganizowane, ta konspiracja była chyba lepiej zorganizowana niż w wielu grupach dorosłej opozycji w tym momencie. W każdym razie, dlaczego o tym mówię? To już okazało się, że sprawa Cokół, podpalenie pomnika Dzierżyńskiego no będzie miał tragiczny, czy zapoczątkowało pewien ciąg zdarzeń, który doprowadzi do śmierci mojego pierwszego bohatera, czyli właśnie Emila Barchańskiego. Po tej akcji Barchański nadal udzielał się w opozycji, on był bardzo aktywnym takim działaczem mimo swojego młodego wieku. 3 marca wraz z jednym z kolegów na Melinie, prawda, w mieszkaniu konspiracyjnym, zresztą niedaleko na Targowej, drukował prasę podziemną, bibułę, nastąpiła wpadka, dzisiaj nie znamy do końca przyczyn tej wpadki, w każdym razie do tej wpadki doszło, Barchański trafił do aresztu, był bardzo brutalnie przesłuchiwany, mało co zdradził, właściwie nic oprócz podania pseudonimów, no ale też no powiedzmy, no to został złamany w tym śledztwie, bity po prostu, prześladowany, no ale został wypuszczony, wydawało się, że nawet to się upiecze, ale okazało się, że SBC wiedzą, że to on stał za, jako jeden z kilku, stał za tą akcją Cokół, czyli był jakiś przeciek, do końca dzisiaj nie wiemy, kto zdradził, no bo tak to należałoby, no już upraszczając, stwierdzić, no ale SB tą wiedzę zdobyła. Chłopakowi no nic się nie stało w tym znaczeniu, że jako niepełnoletni ostatecznie trafił tylko na chwilę, prawda, była rozprawa w domu poprawczym i dostał wyrok w zawieszeniu, wyszedł na wolność tylko z dozorem kuratora, co już mogło rozwścieczyć trochę SB-ków, no bo tutaj ta osoba, która, prawda, dokonała takiego aktu, no i zadrwiła nam, prawda, przed naszymi oczami. Pamiętajmy, że plac Dzierżyńskiego to jest wtedy Płaszcza Lwa, gdzie się mieści siedziba Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych chociażby. No wychodzi na wolność. Tak się jeszcze złożyło, że dosłownie kilka dni po podpaleniu Dzierżyńskiego, po pomnika Dzierżyńskiego, w przypadkowej strzelaninie zginął sierżant MO Zdzisław Karos, postrzelony przez inną grupkę młodych chłopców, którzy próbowali wyrwać mu broń. No siłą rzeczy zbieżność czasowa powodowała, że te dwie sprawy zaczęto łączyć. I Barchański jakby też cieniem no, był w jakiś sposób oskarżany, no nie wprost, ale no, był wmieszany w tą grupę, również która była odpowiedzialna za śmierć no, jednego z naszych z punktu widzenia SB czy MO, prawda, czyli właśnie funkcjonariusza.
Z tą grupą będzie związana zresztą inna postać, jako już ostatnia właściwie, o której będę mówił, ale to właśnie jeszcze w przeszłości. Kazimierz Barchański wychodzi na wolność, ale w maju, 17 maja 1982 roku, zeznaje jako świadek w sprawie innego z aresztowanych chłopaków, prawda, wokół tej sprawy Coku. I tam twierdzi właśnie, w ogóle niespodziewanie, dla esbeków przynajmniej, już rozprawa była jawna, byli korespondenci zagraniczni, prasa no, reżimowa, ale też obserwatorzy niezależni, zaczął właśnie mówić, że był bity, że był represjonowany, że on zna właściwie twarze tych oficerów, czy tych funkcjonariuszy, którzy go bili. On to zdradzi i właśnie no, zaczął grozić wręcz tym, że zdemaskuje wszelkie możliwe nielegalne, nawet nieprawne w tym świetle prawa stanu wojennego działania SB, czy ogólnie aparatu represji. Następna rozprawa miała się odbyć 17 czerwca 1982 roku, ale Barchański na niej się nie pojawił. Dlaczego? Otóż dwa tygodnie wcześniej, 5 czerwca, jego ciało wyłowiono na 500 km Wisły. No, utopione ciało młodego człowieka, zwłoki zostały zidentyfikowane przez no, wstrząśniętą matkę Emila jako właśnie zwłoki jej syna. Co się stało? Do końca tego nie potrafimy odtworzyć. Wiemy, że 3 czerwca 1982 roku Barchański wraz z swoim kolegą, sąsiadem z bloku, którego znał zresztą niedługo i którego postać jest dość mocno niejasna, nazywał się Hubert Iwanowski, wyszedł no właśnie powałęsać się trochę po mieście no pod pretekstem uczenia się do klasówki. Ten jego kolega był już studentem, trochę starszym, miał się uczyć do egzaminów. Oni się wybrali ostatecznie no, nad Wisłę, gdzieś na odcinku między powiedzmy Warszawą Falenica, Warszawą Wawrę, prawda? Na tym odcinku gdzieś tam w tych łachach powarszawskich się sobie kluczyli, odpoczywali, relaksowali się, uczyli. I jedyne, co wiemy właściwie, jedyne dane, jakie wiemy, pochodzą właśnie od tego Iwanowskiego, który jest jedynym naszym świadkiem. Problem polega w tym, że bardzo, bardzo zmieniał swoje zeznania. Właściwie kilkanaście różnych wersji przedstawił. Że a to stracił Barchańskiego z oczu, a to Barchański postanowił przejść na drugi brzeg Wisły łachami, a to, że bawił się z psem w wodzie, a to, że ratował tonącego psa. No, wersji było mnóstwo. Jedna z nich głosiła, że według Iwanowskiego, że Barchański skontaktował się z jakimiś ludźmi, którzy podjechali samochodem właśnie pod drugi brzeg Wisły i on się miał z nimi zabrać. Nie wiemy tak naprawdę, która z tych wersji jest prawdziwa, jeżeli w ogóle, oprócz tego, że no, wszystkie są właściwie mało przekonujące. Dzisiaj z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że Barchański mógł zostać po prostu no, odizolowany od Iwanowskiego, prawda, albo przynajmniej powiedziano mu, żeby się tutaj nie wychylał i mógł, to jest wersja najbardziej prawdopodobna, ale no, stuprocentowo nie możemy jej udowodnić, mógł zostać pobity i później wrzucony do tej Wisły. Być może został wrzucony, żeby go nastraszyć, prawda, czy był pobity po to, żeby go przestraszyć, ale był dość słabego zdrowia, był astmatykiem, nie lubił wody, nie umiał prawdopodobnie pływać i być może ta próba tylko nastraszenia, taka wersja nie jest wykluczona, no skończyła się zabójstwem. Oczywiście śledztwo w tej sprawie zostało bardzo szybko umorzone, robiono wszystko, żeby nie podważać tej oficjalnej wersji o utonięciu. Ostatecznie sprawa została umorzona. Głosząc oficjalnie o utonięciu, natomiast no, wiele wskazuje na to, też nie mam czasu, żeby to rozwijać, że to przypadkowe utonięcie nie było. W tym znaczeniu możemy uznać Emila Barchańskiego za no, jedną z najmłodszych, jeżeli najmłodszą ofiarę no, stanu wojennego, prawda? No, bo to mówimy o pierwszych miesiącach stanu wojennego. Jeżeli jednak pójdziemy kilka miesięcy później, spotkamy innego młodego człowieka, bardzo niewiele starszego, bardziej może znanego nawet od Barchańskiego, mianowicie Grzegorza Przemyka, maturzystę, który 12 maja 1983 roku, jeszcze przed zniesieniem stanu wojennego, wraz z kolegami no, świętował na Starówce poranne egzaminy maturalne. Jak to młodzi ludzie byli dość głośni, wygłupiali się, ale to się nie spodobało patrolowi ZOMO, który nadzorował tamtą okolicę. Chłopcy zostali poproszeni o, no, jako chłopcy, mężczyźni, no, było też parę starszych osób, 20-parolatków,
poproszenie o dokumenty. Przemyk dość hardo się zachowywał. Powiedział, że w momencie, w którym stan wojenny jest zawieszony, nie trzeba wcale dokumentów pokazywać. Na to zamowcy, bo to głównie zamowcy byli, no, zaprosili go, mówiąc w cudzysłowie, do radiowozu wraz z kolegą, który się nazywał Cezary Filozof. Obaj trafili do komisariatu na Jezuicką, niedaleko Starówki, no i tam zaczęła się, powiedzmy, no, gehenna Przemyka. On znowu zachowywał się dość hardo w świetle przynajmniej uwagi według funkcjonariuszy, no i za tą hardość spotkało go ostre bicie, no, które właściwie przeistoczyło się, no, w maltretowanie tej osoby. Później jak lekarze robili sekcję zwłok, to porównywali, no, stopień zmiażdżenia organów wewnętrznych Przemyka, głównie tutaj podbrzusza, prawda, brzucha, no, do tego, jakby go przejechała ciężarówka. No, to pokazywało, jak rzeczywiście mocno był bity, no, doszło tam po prostu też do uszkodzeń wewnętrznych, do przebicia, prawda, organów wewnętrznych. W każdym razie, no, w pewnym momencie ci SB-cy, zamowcy, bijąc mocno Przemyka, zorientowali się, że chyba się zagalopowali w tym biciu i postanowili wezwać ambulans, prawda, od razu też oszukując i mówiąc, że to ja jakiś, prawda, narkoman się toczył, prawda, źle się zachowuje, nie wiem, co z nim zrobić, najlepiej go skierować na pogotowie. Czyli już zaczyna się oszustwo, prawda, i ukrywanie własnych czynów. Przyjechali dwaj funkcjonariusze, przepraszam, sanitariusze z pogotowia, no, kolejna rytynowa, wydawałoby się, prawda, kolejka, kolejne rutynowe zadanie, ale okazało się, że to zlecenie zaważyło właściwie na ich życiu, bo później obaj ci sanitariusze o nazwiskach Szyzdek i Wysocki, no, stali się kozłami ofiarnymi, wraz z jeszcze jedną Bogu ducha winną lekarką tej całej sprawy, bo oczywiście władze zaczęły robić wszystko, jak dwa dni później w wyniku tego bicia Przemyk ostatecznie zmarł, on był zabrany do tego pogotowia, później jednak wypisano go, nie zbadano go dokładnie, właściwie nie było wiadomo, co mu jest, prawda, został wypisany do domu, dostał tylko przeciwbólowe jakieś środki, no ale tam w domu czuł się coraz gorzej, trafił z powrotem do szpitala, no później na stół operacyjny, ale było już za późno, żeby uratować jego życie. W każdym razie to ci dwaj sanitariusze zostali oskarżeni o tą sprawę, no nie dało się zamieść pod dywan. Tak jak to się udało w sumie w przypadku Barchańskiego, co wynikało też z tego, że Przemyk z racji swojego zaangażowania też głównie swojej matki, poetki Barbary Sadowskiej, był, no, wciągnięty w ten wir takiego życia dorosłej opozycji, można by powiedzieć. Barbara Sadowska, no, była osobą może nie pierwszego garnitura, ale jednak rozpoznawalną w takim Światku Warszawskim, jako poetka, ale też jako aktywistka Prymasowskiego Komitetu Pomocy, prawda, ustalonego, powołanego do życia po wprowadzeniu stanu wojennego. Na domiar tego, kilka dni przed, niecałe 10 dni przed pobiciem Przemyka, SB przeprowadziło taki rajd na właśnie siedzibę tego Komitetu Prywasowskiego w pobliżu kościoła świętego Marcina i tam też doszło do pobicia Barbary Sadowskiej. No, nie tak gwałtownego jak w przypadku Przemyka, ale jednak. Zresztą Przemyk też wcześniej był na komisariacie, tak więc, no, też nie był osobą zupełnie anonimową. Natomiast w przeciwieństwie, bardziej niż przy Barchańskim, można jednak pewnie stwierdzić, że trochę tak jak, no, właśnie na granicy morderstw politycznych i niepolitycznych, w tym moim wąskim dość rozumieniu, no, ja bym powiedział, że było to morderstwo polityczne, ale jednak przypadkowe. Co to znaczy? Ci zomowcy, którzy katowali bestialsko, no, zupełnie zwierzęco wręcz, prawda, Przemyka, no, nie bili go specjalnie dlatego, że to był ten Grzegorz Przemyk, który był, prawda, synem Barbary Sadowskiej i która działała w Komitecie Prymasowskim. No nie. Z punktu widzenia aparatu represji, ten Przemyk, no, mówiąc kolokwialnie, nagrabił sobie mniej o wiele niż Barchański, prawda, który był właśnie znany z akcji Cokół, był kojarzony ze śmiercią Karosa, no, groził tutaj ujawnianiem metod działań aparatu represji, no bo rzeczywiście osobą traktowaną jako wróg i jak najbardziej tak postrzegano. Natomiast, no, u Przemyka, no, te uwarunkowania są mniej widoczne. Dlatego, no, ja bym jednak stawiał tezę, że to morderstwo nie było zaplanowane. No, nic na to nie wskazuje. Natomiast, no, jednak ten aport polityczny jest, bo jednak Przemyk był Przemykiem, prawda? Był jednak osobą, która też z kolei jako licealista, już maturzysta, w liceum Frycza Modrzewskiego
Dzisiaj tam jest pamiątkowa tablica Kuści Przemyka. No, też angażował się w działalność niezależną, no, wraz z matką. No, a po drugie, widzimy tutaj bardzo mocno w przypadku Przemyka upolitycznienie tej zbrodni. I to upolitycznienie ma dwa wymiary. Z jednej strony upolitycznia to morderstwo sama władza, no bo właśnie robiąc wszystko, żeby tych funkcjonariuszy ochronić, tych szeregowych zamowców, no, tworząc całą mistyfikację karno-sądową, no, wręcz byśmy powiedzieli tragikomiczną, prawda, czy farsową, no, gdyby nie fakt, że chodzi o śmierć młodego człowieka, gdzie naprawdę grubymi nićmi próbowano zrzucić winy na tych Bogu Ducha winnych sanitariuszy i lekarkę i dość nieporadnie bronić tych zamowców, z finałem w postaci kuriozalnego wyroku z lata 1984 roku w procesie właśnie tych sanitariuszy, gdzie sąd właściwie nie ustalił, kto tak naprawdę pobił na śmierć Przemyka, ale skazał na krótkie wyroki tych sanitariuszy właśnie za tam nie do, za uszkodzenie zdrowia i takie bardzo takie no, konkretne rzeczy. I to jest ta polityzacja, czy upolitycznienie dokonywane przez władzę, ale z drugiej strony to jest upolitycznienie dokonywane przez samo społeczeństwo. Powiedzmy w pozytywnym tego słowa znaczeniu chodzi mi o to, że ludzie od razu doskonale zdawali sobie sprawę z tego, co się stało, zwłaszcza, że świadek, był świadek naoczny tych wydarzeń, czyli właśnie ten Cezary filozof, prawda, który wraz z Przemykiem trafił do aresztu. Zresztą to też ta osoba no, przeżyła naprawdę bardzo ciężkie chwile, jego bliscy również, bo był inwigilowany, szykanowany, represjonowany, ciągany po przesłuchaniach, no, starano się wymusić na nim zmianę tych zeznań i trzeba przyznać, to jest też warte podkreślenia, że pewne rzeczy zniuansował, ale w zasadniczym zrębie pozostał właściwie w tych zeznaniach niezmienny, no, kluczowy świadek i twierdził, że to właśnie zamowcy pobili Przemyka. Tak więc upolitycznienie no, z punktu widzenia ludzi w tym znaczeniu, że no, doskonale wiedzieli, o co chodzi, doskonale wiedzieli, że władza mataczy. To upolitycznienie znalazło no, taki też punkt kulminacyjny w postaci pogrzebu Grzegorza Przemyka, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi no, w niemym marszu wyciągały rękę w geście solidarności, prawda? No to jest przejmujący zupełnie widok. Zachowały się zdjęcia, chociaż zdjęcia nie oddają tej atmosfery. No, proszę sobie tylko wyobrazić, prawda? Na powązkach trumna, płacząca matka, prawda? Wokół no, morze ludzkich rąk wyciągniętych w geście solidarności, prawda? I to wszystko w nomen omen grobowej ciszy. To rzeczywiście robiło wrażenie i to była właśnie taka pierwsza manifestacja masowa od momentu, w którym wygasły prawda, strajki po wprowadzeniu stanu wojennego. Tak więc tutaj to upolitycznienie, ale w innym kontekście, prawda, jakby sprzeciwu wobec władzy. Jest takie bardzo przejmujące zdjęcie z tego pogrzebu Przemyka, kiedy właśnie tą płaczącą Barbarę Sadowską pociesza ksiądz Jerzy Popiełuszko. Obok stoi jeszcze ksiądz Stefan Niedzielak, tutejszy proboszcz. No i mamy trumnę Grzegorza Przemyka. No tak się złożyło, że w ciągu kilku lat właściwie żadna z osób na tym zdjęciu już nie żyła. I w wyniku naturalnie zmarła tylko Barbara Sadowska. I tak bardzo szybko na raka, zaledwie kilka lat po swoim synu. Na kolejny, w tej no, upiornej kolejce, no, będzie właśnie ksiądz Jerzy Popiełuszko, prawda? Minął kolejny rok i pół właściwie, czy nie cała połowa, kiedy to on, ten pocieszający spłakaną matkę kapelan Solidarności, sam padł ofiarą mordu politycznego i tutaj mamy no, ten najbardziej no, klasyczny, prawda? No, nie brzmi to może dobrze, ale no, ten przypadek takiego mordu politycznego, w którym rzeczywiście mamy osobę traktowaną jako wróg, i która jest po prostu zamordowana z zimną krwią. Wiemy, że te przygotowania do zamachu na księdza Jerzego Popiełuszki no, były prowadzone wcześniej i te wydarzenia, to porwanie z 19 października 1984 roku jest tylko kulminacją pewnego długiego ciągu. Ja też nie mam czasu tutaj o tym mówić dłużej, to jest najbardziej znana sprawa, dlatego pozwolę sobie to ominąć i zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz, że mimo tego, że jest to najbardziej klasyczny przykład, prawda, to nadal tutaj istnieją znaki zapytania i nadal sporo nie wiemy. Tak naprawdę ostatnie kilka godzin, no może kilkanaście, a może nawet dłużej, życia księdza Jerzego Popiełuszki, tej jego męki, prawda, tego no, bicia go przez tych trzech oprawców, których znamy, no właśnie znamy tylko z ich relacji, prawda, tak więc znaki zapytania są, istnieją nawet alternatywne wersje, które sugerują, że
Jerzy Popiełuszko nie został wcale zakatowany już w kilka godzin po porwaniu, czyli późnym wieczorem 19 października 1984 roku, tylko stracił życie może dopiero kilka dni później, w wyniku też brutalnych przesłuchań, a ci bezpośredni sprawcy, których znamy, prawda, no, na czele z Piotrowskim, prawda, no być może wcale nie byli tymi bezpośrednimi wykonawcami. No ale no tutaj to jest wersja alternatywna, powiedzmy tak oficjalna, jednak moim zdaniem jest nieco bardziej wiarygodna i jej się trzymam. I mamy tutaj też dużą różnicę w stosunku do tego, co się dzieje z działaniami władz po śmierci Grzegorza Przemyka, a po śmierci właśnie Jerzego Popiełuszki. Jak już mówiłem, w przypadku Przemyka władze robiły wszystko, żeby tych szeregowych zomowców uratować, no, posuwając się do wręcz na farsowych, prawda, mistyfikacji. W przypadku, ale być może uczono się na błędach i zobaczono, że w przypadku Przemyka no, nie udało się jakby przekonać społeczeństwa do tej właśnie jakkolwiek by nie szalonej wersji, że to sanitariusze byli odpowiedzialni. W przypadku Przemyka, przepraszam, w przypadku Popiełuszki, no jednak postanowiono poświęcić te płotki, prawda, z SB, ale może po to, żeby ratować właśnie tych rekinów z kierownictwa partyjno-państwowego władz. No jednak ksiądz Jerzy Popiełuszko był osobą znaną prawdogólnospołecznie. To był naprawdę opozycjonista, no, pełną gębą można powiedzieć. Była to osoba, której no, motywy polityczne zabójstwa były oczywiste. No i tutaj władze zrozumiały, że nie uda się, prawda, tego zupełnie zamieść pod dywan. Poza tym ci SBC, oficerowie, no tacy, prawda, związani przez pewien czas ze słynnym Departamentem IV MSW, który rozpracowywał Kościół, no sami zachowali się w sposób tak niefrasobliwy, że właściwie no, sami trochę się wprowadzili w tę rolę kozłów ofiarnych. I właśnie w przeciwieństwie do sprawy Przemyka postanowiono jednak przyznać się, prawda, w jakiś sposób tej zbrodni, ale odizolować ją możliwie od systemu, prawda, i zrzucić tylko winę na właśnie przekroczenie obowiązków służbowych przez, no, innymi słowami może to ujęte, ale mi co to chodziło, na tych trzech funkcjonariuszy bezpośrednich, ich bezpośredniego przełożonego pułkownika Adama Pietruszkę. Rozegrał na początku 1985 roku był proces, zwany procesem toruńskim, w Toruniu się odbył i to jest też zupełnie nieprawdopodobna zupełnie sprawa, ponieważ on właściwie stał się też nie tylko aktem, realizacją aktu oskarżenia wobec tych SB-ków, ale też po prostu aktem oskarżenia na Kościół, bo zaczęto wyrzucać nagle Popiełuszce, że no właśnie po co on mówił, prawda, tutaj narzekał na system, dlaczego odprawiał tę mszy dla ojczyzny, dlaczego krytykował władzę, że właściwie on był właśnie współwinny, prawda, temu, co się wydarzyło razem z tymi samymi sprawcami. Piotrowski właśnie też sugerował, że najlepiej jakby w społeczeństwie nie było ani Piotrowskich, mówiąc o sobie, ani Popiełuszków, ani Zychów, prawda? O księdzu Sylwestrze Zychu jeszcze będę mówił. Tak więc była też próba ugrania tego procesu przez władzę do jakiegoś zaatakowania pośrednio i samej ofiary, czyli księdza Popiełuszki, i Kościoła, prawda, za upolitycznienie. Mówiłem tutaj, rzuciłem takie hasło zbrodni połączonych, czy systemu zbrodni połączonych. I z księdzem Popiełuszką właściwie, można by powiedzieć, wiąże się sprawa z tej mojej drugiej grupy, z końca lat 80., no z okresu, kiedy system w jakiś sposób chwiał się w posadach. Otóż, kiedy ostatni raz Popiełuszko widział się ze swoimi rodzicami, no pocieszył ich, czy tak rzucił takie zdanie, że nawet jak mi się coś stanie, to jest przecież Staszek, który będzie kontynuował moje dzieło. Ten Staszek to był ksiądz Stanisław Suchowolec, młody kapłan, młodszy nieco od Popiełuszki, który jako pierwszą parafię miał parafię w Suchowoli, zresztą to podobne do nazwiska, prawda, czyli do parafii rodzinnej rodziców księdza Popiełuszki. I rzeczywiście, zwłaszcza po tym, jak ksiądz Popiełuszko stracił życie, ksiądz Stanisław Suchowolec za cel swojego życia uznał naśladowanie, czy wejście w buty, prawda, kontynuowanie misji dzieła księdza Popiełuszki. Wręcz jego znajomi mówili, że zaczął naśladować jego ruchy, intonacje. Tak więc to taki drugi Popiełuszko. Niestety w tym naśladowaniu podzielił również los księdza Jerzego, bo również został zamordowany, tylko już w 1989 roku. On z tej parafii w Suchowolach przeniósł się do Suchowoli, przeniósł się na Białostockie do Ilidy,
I tam rzeczywiście mocno zaangażował się w takie życie też opozycyjne, tworzył Izby Pamięci księdza Jerzego, odprawiał przez ojczyznę, integrował tamtejszą opozycję. Był traktowany przez ówczesną, znaczy przez tamtejszą wojewódzką SB za wroga numer jeden. I tak, są takie listy, gdzie właśnie wymieniano wrogów systemu i tam ksiądz Suchowolec był na pierwszym miejscu. On dostawał też pogróżki. Mówiono, że skończy jak Popiełuszko. Prowokowano wypadki samochodowe z jego udziałem. No i niestety ostatecznie w nocy z 30 na 31 stycznia 1989 roku te pogróżki zostały zrealizowane w postaci podpalenia mieszkania na parafii Suchowolca, w wyniku czego, w wyniku zaczadzenia, ksiądz Suchowolec stracił życie. Oczywiście oficjalna wersja głosiła, że to takie popularne wtedy były grzejniki marki Farel, prawda, farelki. Oficjalna wersja głosiła, że to właśnie ta farelka się po prostu, było sprzężenie, podpaliła, prawda, to mieszkanie. Później zrobiono już w latach 90. na początku jakby analizę tego, prawda, ekspertyzę, z której wynika jednoznacznie, i to jest już nasza wiedza po prostu pewna, że była to robota fachowa, tak zaproszono ten ogień, żeby ksiądz po prostu nie miał szans wyjść nawet z łóżka, po prostu zaczadział w śnie. No też mord jak najbardziej polityczny i w jaki sposób cień, prawda, morderców księdza Popiełuszki przeszedł na również księdza Suchowolca. Ale wydarzenie to, śmierć księdza Suchowolca, wstrząsnęło społeczeństwem o tyle, że 10 dni wcześniej, raptem 10 dni wcześniej, w nocy z 20 na 21 stycznia 1989 roku, doszło do innej zbrodni, też w jakiś sposób związanej z tym, co mówiłem wcześniej, a konkretnie z tym zdjęciem, prawda, na grobie, czyli na pogrzebie Przemyka, gdzie też można zobaczyć księdza Stefana Niedzielaka. I tutaj uderzamy dotykamy tematu, który nie jest prosty do rozstrzygnięcia. Otóż w przeciwieństwie do tego ostatnich godzin życia księdza Popiełuszki, ostatnich godzin życia Barchańskiego, potrafimy z dokładnością do sekundy, dosłownie do sekundy, odtworzyć ostatnie chwile agonii, czy właściwie męczeńskiej śmierci księdza Stefana Niedzielaka, 75-letniego kapłana, który naprawdę już nie był nie mógł być uważany za pierwszorzędnego wroga systemu. Wiemy, że ta zbrodnia trwała 52-53 sekundy. Ksiądz Niedzielak siedział przy telewizorze w swoim domu parafialnym. Zaszło go od tyłu przynajmniej dwie osoby i zaczęło się bicie. Zakończone tym, że ksiądz, czołgając się w kierunku okna, chcąc wezwać o pomoc, został po prostu skręcony kark przez, prawda, zablokowanie pleców kolanem i gwałtowne odgięcie głowy do tyłu. A znając te szczegóły, nie potrafimy do końca odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właściwie ksiądz Niedzielak zginął. Jak już mówiłem, nie był to działacz opozycyjny na miarę, czy tak szkodliwy, prawda, z punktu widzenia władz, jak Suchowolec czy Popiełuszko. On właściwie był szykowany już na emeryturę. Natomiast tutaj jest jedna rzecz ważna do odnotowania. Właściwie od końca lat 70. ksiądz Niedzielak w 77 roku powrócił na Powązki, gdzie był proboszczem przez kolejny czas, był tam przez wcześniej, ale powrócił w tym 77. Bardzo mocno zaangażował się w upamiętnianie zbrodni katyńskiej, oczywiście interpretowanej jako zbrodnię rosyjską, sowiecką. Mocno zaangażował się też w ruch rodzin katyńskich już pod koniec życia, tak więc pod tym względem mógł podpaść władzy. Ale sędziwy kapłan przed emeryturą, mamy tutaj problem z rozszyfrowaniem dlaczego musiał zginąć, i być może właśnie ta słabość systemu jest tutaj odpowiedzią. W momencie, w którym następuje okres pewnego takiego chaosu, rozprężenia, to gdzieś też ta dyscyplina funkcjonariuszy słabnie i być może zaczynają się rodzić pomysły, żeby pewne rzeczy pozałatwiać na własną rękę, prawda? I być może gdzieś narodził się pomysł, żeby niewygodnego kapłana, który tutaj nam przez tyle lat gdzieś tym Katyniem, prawda, głowę zawracał, żeby się go po prostu pozbyć. Poza tym, jako proboszcz Powązek, jeszcze mający wieloletnie tutaj doświadczenie, on jeszcze był na tych Powązkach jeszcze w okresie stalinizmu, w pewnym momencie, już nie chodząc w szczegóły, też być może widział rzeczy, których miał nie widzieć. Sprawa motywacji zostaje tutaj pewną zagadką.
dokładnie odwrotna sytuacja zachodzi w przypadku mojej właściwie ostatniej osoby z tej drugiej grupy z 1989 roku, mianowicie księdza Sylwestra Zycha, który pojawił już się w mojej wypowiedzi na początku przy okazji Barchańskiego, Emila Barchańskiego. Otóż tutaj ta sytuacja jest dokładnie odwrotna w tym znaczeniu, że doskonale znamy motywy oprawców, dlaczego, wiemy dlaczego zabito księdza Zycha, ale zupełnie, nie potrafimy odtworzyć ostatnich kilkunastu właściwie godzin życia księdza Zycha. Wiemy tylko, że 11 lipca 1989 roku znaleziono go około drugiej w nocy, no, skulanego w pobliżu przystanku PKS-u w Krynicy nad morzem. Tam przyjechał niewiele wcześniej na wakacje, co rok tam jeździł. No i wiemy, że właśnie kilkanaście dni wcześniej opuścił ten dom, w którym pomieszkiwał, i wtedy ślad się urywa. Dopiero znaleziono go, prawda, już martwego tego 11 lipca. Oficjalna wersja władz była taka, że ksiądz po prostu zapił się na śmierć, dosłownie, prawda. Stwierdzono, że to był właśnie pijak właściwie, no, który się właśnie zapił i spotkał go taki, a nie inny los. Nawet sprokurowano świadków, którzy mieli widzieć, jakoby ten ksiądz właśnie ten alkohol spożywał w jednej z knajp nadmorskich. No, bardzo szybko się okazało, że to było zupełnie grubymi nićmi szyte. Natomiast już wcześniej, na początku 1989 roku, mniej więcej na kilka miesięcy przed swoją śmiercią, była taka sprawa, że grupa jakichś właśnie opryszków, nieznanych sprawców tak zwanych, próbowała zaciągnąć księdza Zycha do bramy. To było w pobliżu Teatru Powszechnego bodajże w Warszawie, i właśnie na siłę spoić go alkoholem. To była częsta metoda, no, kompromitowania, prawda, osób niewygodnych, mający skompromitować, że proszę bardzo, tutaj pijak po prostu, a udaje opozycjonistę, czy udaje księdza. To była bardzo często myślenie, w jaki sposób skompromitować niewygodnych ludzi. Natomiast to, że było to morderstwo polityczne, jest pewne o tyle, że ksiądz Zych właściwie od 1982 roku trzymał już pogróżki i grożono mu śmiercią, no, wręcz wprost. A dlaczego? Ponieważ tu wracamy do sprawy Zdzisława Karosa, tej śmierci, prawda, tego milicjanta w lutym 82 roku. Otóż ci młodzi chłopcy, oni byli parafianami, powiedzmy, czy znali księdza Zycha, i oni też trochę w takim szoku, nie wiedząc co zrobić, zawieźli mu pod Warszawę broń, prawda, z której zastrzelono Karosa. No i możemy się zastanawiać, czy Zych rzeczywiście postąpił słusznie, że postanowił tą broń schować i o niczym nie mówić, prawda? Może powinien jednak to zgłosić. No to bardzo trudna sprawa, prawda? No wiedział z drugiej strony, że no, ci chłopcy będą mieli zupełnie złamane życie, prawda? W momencie, w którym to się znajdzie. Oni właściwie zostawili u niego tą broń i tyle, prawda? No w każdym razie władze miały podstawy, żeby uznać go współodpowiedzialnym za tą śmierć, a wręcz zaczęły go kreować jako w ogóle mózg tej szajki, która specjalnie doprowadziła do śmierci Karosa, co było oczywiście nieprawdą. Trafił do więzienia na 4,5 roku i tam mówiono wyraźnie, że teraz w więzieniu nic się nie stanie, bo będzie to oczywiste, ale jak tylko wyjdziesz z więzienia, to, prawda, dostaniesz w czapę. Pierwszy to zrobił ksiądz Zych, 37 bodajże letni mężczyzna, jak wyszedł z więzienia w 87 czy 6 jeszcze roku, to spisał testament. No, to świadczy dokładnie, w jakim stanie się znajdował, jak był świadomy tych nacisków. On zresztą nie zrezygnował z zaangażowania opozycyjnego, został kapelanem KPN-u, też działał bardzo intensywnie na rzecz Solidarności, dostawał też pogróżki, zdania w stylu skończysz jak popiełuszko. No właśnie te dziwne zachowania, jakieś pobicia, nieznani sprawcy. Tak więc to się wydarzyło tego 10-11 lipca 1989 roku, to była tylko kulminacja, no, tragiczna kulminacja represji, które wobec niego kierowano, i jest to dla mnie oczywisty mord polityczny. Tak się złożyło, i to pewnie jest taki epilog do tej historii, później będę podsumowywał. Jest fakt, że znowu minęło 10 dni, tym razem po śmierci księdza Sylwestra Zycha, gdy to w swoim mieszkaniu na Starym Mieście została zamordowana, no, po kilkugodzinnych może torturach, 82-letnia Aniela Piesiewicz, matka Krzysztofa Piesiewicza, adwokata, który był oskarżycielem, adwokata opozycji, prawda, on bronił wielu działaczy opozycji w latach 80., ale w procesie toruńskim, w procesie księdza Popiełuszki, był oskarżycielem posiłkowym, prawda, i też słyszał pogróżki pod swoją adresem, jeszcze na sali sądowej, prawda, za to, że właśnie
pełnił tę rolę oskarżyciela naszych, prawda, SB-ków, prawda, ich, no, który wytoczono proces, ale to władze miały mieć pełną kontrolę, a tutaj ktoś ważył się z zewnątrz, prawda, jeszcze działać osoba związana z opozycją, gdzieś jeszcze te swoje trzy grosze wrzucić. Piesiewicz sam też dostawał pogróżki, na przykład znalazł kiedyś w szufladzie biurka w pracy zdjęcia, prawda, rodzinne, gdzie tutajże dzieci, prawda, miały wycięte oczy, prawda, z tego zdjęcia. I nie byłoby, można powiedzieć, no dobrze, złodzieje, zdarza się, prawda, starsza kobieta, obrabowano ją, ale problem polega na tym, że ją związano dokładnie w ten sam sposób, jak związano księdza Popiełuszko, prawda, czy na kołyskę, jak to mówiono, czyli w ten sposób, że każdy ruch powodował zaciskanie się pętli, ruch kończyn, prawda, powodował zaciskanie się pętli na szyi. No, do zbrodni tej doszło akurat w przededniu właściwie ostatniego święta PRL, prawda, 22 lipca 1989 roku. No tutaj możemy się zastanawiać, czy to rzeczywiście był mord polityczny, czy nie, no tej pewności nie ma, ale no jest zupełnie zastanawiające, że akurat w momencie no, końca, prawda, systemu w takiej formie, jaki on istniał do tej pory, następuje jakiś paroksyzm, znaczy takie właśnie konwulsje śmiertelne, no, które owocują jeszcze pewną falą mordów politycznych. No i teraz pozostaje mi odpowiedzieć na to pytanie, czy mordy polityczne są przejawem siły, czy słabości systemu. No, z tego, co już mówiłem, mogą Państwo się domyślić, że pytanie właściwie na obie te opcje są twierdzące. Z jednej strony władza, czując się bezkarnie, silnie i zwiększając system opresyjności ogólnej, prawda, tak jak to się dzieje w czasie stanu wojennego, no, czy inaczej, ta atmosfera większej represyjności, też większej poczucia bezkarności siły władz, no, może implikować, no, czy użyźniać to podglebie, na którym wyrasta mord polityczny, prawda? No jeżeli ogólna represyjność jest duża, no to jest większe prawdopodobieństwo, że ona może właśnie mieć takie erupcje w postaci chociażby bestialskiego pobicia Barchańskiego, Przemyka, prawda, czy zamordowania Popiełuszki. Ale no też w momencie, w którym system zaczyna się chwiać, prawda, w którym nieznana jest przyszłość, w którym funkcjonariusze też nie wiedzą, czy jak to przecież zaraz się pojawia głos, prawda, co zrobić z SB, prawda, pojawia się kwestia przyszłości, no tutaj mamy wybory czerwcowe, mamy okrągły stół, gdzie mecenas Władysław Siła-Nowicki zmusił właściwie wszystkich, żeby powstali i uczcili pamięć właśnie księdza Suchowolca i Niedzielaka, którzy zginęli kilka dni wcześniej. Zresztą pojawiły się głosy, że być może to była właśnie prowokacja betonu partyjnego, by jeszcze storpedować ten kompromis między władzą a opozycją. No, na pewno wykluczyć tego nie można. W każdym razie w momencie, w którym zaczyna się wszystko rozjeżdżać, to też właśnie, jak już zacząłem to mówić wcześniej, no mogą się rodzić właśnie chęci załatwiania własnych porachunków, prawda, już tak na bardziej pograniczu quasi-gangsterskim wręcz i to niekoniecznie musi być właśnie bardzo logiczne, prawda, no w przypadku Niedzielaka to było mało logiczne, prawda, ale już w przypadku Suchowolca czy Zycha, no jak najbardziej logiczne i no w jakiejś upiornej logice również być może w przypadku Anieli Piesiewicz. Tak więc te dwie opcje się nie wykluczają, mogą na siebie nachodzić, tylko nawiążę do tego, że w podobnym nieco, oczywiście, to jest uproszczenie, momencie takiego przejściowym, tranzycji pewnej, czyli 56-57, prawda, kiedy następuje destalinizacja, zostaje zlikwidowane UB, powstaje SB, jest ta inna organizacja, dochodzi na przykład do znanej sprawy morderstwa Bogdana Piaseckiego, syna Bolesława Piaseckiego ze stowarzyszenia PAX. Czyli też znowu moment, w którym jest taki chaos, zawieszenia, pewne poczucie, może to jest bezkarności, niepewności jutra, też dochodzi do mordu politycznego. Być może ta atmosfera w jakiś sposób reprodukowała się również w 1989 roku. Też oczywiście, no proszę też zdawać sobie sprawę, że tutaj no posługuje się pewnymi schematami i uproszczeniami, które można oczywiście z każdą z tych spraw i każdy z tych moich wniosków oczywiście niuansować i jeszcze bardziej wgłębiać. I już na samo zupełnie zakończenie, w ramach pewnego epilogu do tej historii, ten epilog będzie znowu smutny. Akurat jesteśmy w miejscu pamięci, prawda, w Izbie Pamięci, Strzelecka 8, gdzie no też ten terror państwowy, prawda, rozumiany właśnie już w skali masowej, właściwie się manifestował, dzisiaj jest upamiętniany. To jest pewne zwycięstwo pamięci, prawda, nad tymi zbrodniami, można tak to ująć. Natomiast w przypadku tych mordów politycznych, o których ja mówiłem,
No, to zwycięstwo pamięci jest wątpliwe, no, to znaczy mamy upamiętnianie, no to że też o tym mówię jest w jakiś sposób upamiętnianiem, prawda, na małą skalę, ale zawsze. No ale jeżeli popatrzymy sobie na wymiar prawny i pewnej odpowiedzialności sprawców, prawda, i no, po zbrodni powinna być kara, prawda, to tutaj tej kary nie ma. Właściwie w każdej z tych spraw, no prócz tej dość wyjątkowej sytuacji Jerzego Popiełuszkę, gdzie skazano tych czterech funkcjonariuszy SB, ale szybko oni wyszli na wolność, no nieporównywalnie szybciej, jeżeli by było to w przypadku zwykłych ludzi. To właściwie żaden ze sprawców albo nie został w pełni zidentyfikowany, prawda, od Barchańskiego po Piesiewicz czy po Zycha, ani nawet jeżeli znamy nawet z imienia i nazwiska te osoby, jak w przypadku przynajmniej dwóch oprawców Grzegorza Przemyka, no to oni się, mówiąc kolokwialnie, wywinęli wymiarowi sprawiedliwości. To mataczenie, widoczne już w latach 80., zmowa milczenia, prawda, tej grupy dawnych funkcjonariuszy aparatu represji, no rzeczywiście no, trudność w materiałach, te materiały często dowodowe były niszczone, mataczone, niszczone, no minęło też lat, sprawia, że w III RP, i to jest moim zdaniem jakiś wyrzut, no może zrozumiały, ale jednak bolący, który możemy mieć, nie udało się właściwie osądzić żadnych sprawców tych zbrodni, o których mówiłem, albo nawet zidentyfikować, a nawet jeżeli już ich zidentyfikowaliśmy, to nie potrafiliśmy ich skazać. No pozostaje pamięć, no i przynajmniej tylko tyle i aż tyle, i dlatego warto o tych postaciach mówić, ale warto też pamiętać, że no w większości tych przypadków, czy zasadą jest to, że sprawiedliwości nie stało się zadość. I to jest moje ostatnie słowo. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję panu doktorowi habilitowanemu Patrykowi Pleskotowi za wykład dotyczący mordów politycznych w ostatniej dekadzie PRL, za przybliżenie tematyki ważnej, ale niełatwej. Dziękuję także państwu, którzy poprzez transmisję uczestniczyli w dzisiejszym wykładzie. Kolejny wykład odbędzie się 16 lutego o godzinie 17, na który już teraz Państwa serdecznie zapraszam.